Witajcie kochani, witam serdecznie wszystkie osoby spod znaku bliźniąt na czytaniu dwutygodniowym. Zobaczmy najpierw energię runy w sprawach prywatnych. Co tu dla bliźniąt na ten czas? Jaka energia? Bardzo proszę o informację, wyższe jaśni dla bliźniąt. O, jakieś jest tu przytrzymanie, zblokowanie, coś tutaj jest zatrzymane, kochani. Trzeba by popracować nad uwolnieniem jakichś blokad. Zastanów się, gdzie u ciebie jest to zatrzymanie i co możesz zrobić, żeby to zmienić, żeby tam ruszyć, chociażby troszkę. Oj, duże zatrzymanie jest. Duże, dobrze, Universe, już widzimy, że jest zatrzymanie. Jaka energia na ten czas, ok. Mamy dwie. O, zobaczcie, dokładnie, piątka, czyli tutaj Rajdo i mamy Hagale, czyli pozwól sobie, żeby ruszyć do przodu, żeby zakończyć pewne rzeczy, żeby jakby zmienić pewne rzeczy, bo piątka, czyli wprowadź tutaj różnicę, wprowadź zmianę, trzeba iść do przodu, pozwól, żeby runęło to, co ma runąć, pozwól sobie na jakieś zmiany, pozwól sobie na to, żeby pewne energie poszły sobie, odeszły, może chodzić też o pewne historie, pewne osoby, relacje, związki. Coś tutaj jest zaskakującego, coś, czego się nie spodziewasz. Ok, dopytajmy w takim razie sprawy prywatne. O co tutaj chodzi? Tak. Widać tutaj jakąś, słuchajcie, zmianę, przemianę, transformację. Coś, czego się nie spodziewamy. Może być w obrębie zdrowia. Ale jest tutaj miejsce, przestrzeń na zmianę. Ok, dużo nam wypadło. Dobra. Mamy rycerza kielichów. Energia śmierci, odrodzenia. Później nam się pojawiła królowa pentakli. Pojawiła nam się siódemeczka buław i jeszcze sześć mieczy. Cokolwiek dzieje się w tym czasie, dzieje się po to, żeby poprawić twoją sytuację. Ale ty musisz zawalczyć o tą sytuację. Ty musisz zawalczyć o to coś. Ty musisz zawalczyć o zdrowie. I chodzi tutaj o finanse może, o jakąś relację, o jakiś związek. Ty musisz tutaj asertywnie powiedzieć nie, gdzie trzeba powiedzieć nie, ale jednocześnie ruszyć do przodu. Tu trzeba pozwolić sobie na przemyślenie, poukładanie pewnych kwestii, zmianę schematów myślenia, mówienia, postępowania. To jest super ważne. To jest super ważne. Albo Universe przyjdzie i pomoże ci w tym, co już nie będzie tak przyjemne, jak moment, kiedy ty możesz to zrobić osobiście. W bezpieczny, zupełnie bezpieczny sposób. Tu są jakieś bardzo duże zmiany, radykalne zmiany. To nie jest dobrze, że jedna runa przykrywa drugą, bo ja czuję, że obie są równoważnie istotne. To nie patrzcie na to, że one są przykryte. Po prostu chodzi tu o miejsce. I czwóreczka mieczy, jako rada do obszarów, widać, że tutaj jest potrzeba odpoczynku, jest potrzeba relaksu, jest potrzeba jakby zawalczenia znowu o siebie, może pozwolenie sobie właśnie na uzdrowienie w jakimś obszarze, w jakiejś kwestii, chodzić może o uzdrowienie fizyczne jak najbardziej, może chodzić o powrót psychiczny do równowagi, więc może tu się wydarzyły jakieś rzeczy i teraz potrzebujesz po prostu sobie poukładać pewne kwestie, może potrzebujesz pobyć w ciszy, zastanowić się, co dalej, mogły się wydarzyć jakieś przykre rzeczy, może zakończyła się relacja. Może tutaj był ktoś romantycznie, obiecywał cuda, ja czuję, ale coś się wydarzyło, nagle się zakończyło. Może ktoś po prostu nagle zniknął. Czuję, że dla kogoś ta osoba niestety okazała się oszustem, który zabrał jakieś pieniądze, zabrał coś tutaj komuś i teraz jest... ktoś tu próbuje sobie poukładać, ale co się wydarzyło, ale co tak naprawdę się stało? Dobra, lecimy dalej.
Kochane bliźnięta, jeżeli to się nie przydarzyło, uważajcie wyjątkowo, żadnych pieniędzy nikomu nie dawajcie, jeżeli znacie kogoś na przykład krótko, albo przez internet, albo jakoś tak. Odpuść sobie to, odpuść sobie, bo tutaj ja czuję, że mogą być duże straty, jeżeli pozwolisz sobie na... Ojejku, nie wiem jak to powiedzieć. Po prostu odpuść. Odpuść, zostaw. Patrzymy dalej. Tak, tak. Pozwól sobie na jasność. Pozwól sobie, żeby zrozumieć tą sytuację w pełni. Pozwól sobie na to, żeby zobaczyć prawdę taką, jaką jest. Tutaj wszelka iluzja będzie tobie przeszkadzała w zauważeniu prawdy. I czuję tutaj, że ktoś chciałby, żeby prawda inaczej wyglądała, w związku z tym żyje jakąś iluzją, żyje jakimiś marzeniami, ale to jest tutaj bardzo drastycznie przerwane. Więc jeżeli masz jakąś relację specyficzną gdzieś internetową i ktoś nagle prosi cię o pieniądze, zrób to dla siebie i po prostu powiedz absolutnie nie. Nie ma takiej możliwości i zobaczysz wtedy, jakie będzie zachowanie tej osoby, jaka będzie reakcja. Może być gwałtowna. Jakieś emocje w tym czasie będą się pojawiać, mogą być to intensywne emocje, które będą wzmacniać myśli, które także będą intensywne w pewnym obszarze na pewien temat. I czuję, że ten czas będzie ci dawał dużo do myślenia, ale chodzi o to właśnie, żeby pozwolić sobie na zobaczenie prawdy taką, jaką jest. Ja czuję, że tu ktoś bardzo żył przez dłuższy czas iluzjami, albo dalej żyje jakby w takiej fantazyjnej banieczce. I teraz następuje przebudzenie. Co to jest za banieczka, co to jest za fantazja? Każdy będzie tu czuł. Będziesz czuć, że chodzi o ciebie, będziesz czuć, że chodzi o daną sytuację, kwestię, relacje u ciebie. Czakra gardła coś tutaj bardzo chce przemówić, coś jeszcze. Och, wiem, kochani. Wiecie, dlaczego czakra gardła często jest przyblokowana? W momencie, kiedy sami siebie okłamujemy, kiedy sami wmawiamy sobie rzeczy, które są nierealne i my wiemy o tym, że są nierealne, ale my sami siebie okłamujemy. Wówczas czakra gardła pokazuje nam przez różnego rodzaju właśnie chrypki, przyblokowanie, że sami się okłamujemy. Więc zastanów się, w którym miejscu, w której sytuacji u ciebie w życiu samo się okłamujesz. Gdzie to sobie robisz? Dokładnie. Dobrze, znowu tu czuć jakieś przyblokowanie. Ktoś tu ewidentnie chciałby widzieć coś po swojemu. Zobaczcie, to jest niesamowite. Open your eyes, czyli otwórz oczy. Otwórz oczy, zobacz prawdę. If someone shows you who they are, believe them the first time. Czyli jeżeli ktoś pokazuje ci, kim ten ktoś jest, uwierz tej osobie po raz pierwszy, jakby za pierwszym razem. Czyli jeżeli ktoś ci pokazuje, że jest osobą nieuczciwą, nie wmawiaj sobie, że to się zmieni. Jeżeli ktoś ci pokazuje, że ktoś jest sknerusem, nie wmawiaj sobie, że to się zmieni. Jeżeli ktoś ci pokazuje, że ktoś oszukuje, kłamie, zdradza, przestań sobie wmawiać, że to się zmieni. Open your eyes. Otwórz oczy. Pozwól sobie na klarowność. Pozwól sobie na to, żeby zobaczyć prawdę taką, jaką jest. Jeżeli ktoś ci mówi, że na ciebie nie zasługuje, taka jest prawda. Taka jest prawda. Ta osoba w to wierzy, skoro to mówi. Uwierz tej osobie w to, co mówi. Druga wiadomość. Przeszłe życia, czyli wcześniejsze relacje, z wcześniejszych wcieleń. You have known this person before. It is a soulmate from a past lifetime. Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że wielu z nas, z was, znało tą osobę z wcześniejszych wcieleń. Byliście sobie bliscy. Dalej jesteście jako dusze. Coś was trzyma w tej relacji.
coś was połączyło. Możliwe, że tu trzeba coś uzdrowić, uleczyć, żeby pewne energie mogły się uwolnić i żeby każdy z was mógł pójść. Wow, to jest niesamowite. Different path. Innymi ścieżkami, czyli dokładnie w te ścieżki, w które macie pójść. Czyli ja tu czuję, że są tutaj jakieś relacje, które muszą się rozpaść, aby nastąpiło pełne uzdrowienie. Kochani, nie przeczytałam wam, już przeczytam. You are not on the same page with the person. Czyli nie jesteś jakby... Dobra, przeczytam dalej. You have in mind the directions you want to move into are different. Czyli nie macie tego samego pomysłu na życie. Nie macie tych samych priorytetów. Chcecie innych rzeczy w życiu, ale nie zostało to wypowiedziane, albo jeżeli nawet zostało, to to też było wrzucone w taką banieczkę iluzji, ach, jakoś się ułoży. Jeżeli w parze osoby mają różne pomysły na życie, nie ma możliwości, żeby się jakoś ułożyło, kochani. No jeżeli ktoś chce iść w prawo, a druga osoba chce iść w lewo, no to co tu się może ułożyć? No nic, nic. I tu trzeba prawdzie spojrzeć w oczy po prostu, zobaczyć prawdę taką, jaką jest. Głównie ja czuję, że ta Hagala będzie budzić do prawdy, będzie pokazywać prawdę. Tak, ja czuję, że to jest właśnie czas na to, szczególnie tą prawdę, której nie jesteśmy w stanie z jakiegoś powodu zobaczyć, a może nie chcemy zobaczyć, nie pozwalamy sobie na to, żeby zobaczyć, udajemy, że jest dobrze. Patrzymy w inną stronę. No to tu w tym czasie koniec tego rodzaju działań. Uniwers nam pomaga, żebyśmy zobaczyli prawdę taką, jaką jest, po to, żeby się uwolnić, ochronić, pójść dalej. Okej, okay. Prawda ukryta. Ktoś się zastanawia, czy jesteś bliźniaczkiem szczęśliwym bez tej osoby. Co tu jeszcze mamy? Druga wiadomość. Ktoś mówi, że udało ci się zbliżyć do tej osoby bardziej niż komukolwiek innemu. I trzecia. Ktoś mówi, że pamięta każdy detal dnia pewnego związanego z tobą. To był bardzo ważny dzień dla tej osoby. Myśli o tym dalej. Wow. Intensywne. Przejdźmy na razie do tych spraw poza prywatnymi. Zobaczymy, czy tu jest lepsza energia, czy tu... Jaka tu jest energia? Wyższa jaźń. Aha, bardzo proszę. Okej. Mamy runę numer 20. Mannas. I tutaj, kochani, tak. Zdecydowanie relacje, związki, relacje międzyludzkie, ogólnie oczywiście relacje romantyczne także, ale tu chodzi o każdą relację, ogólnie o człowieka drugiego, to jak widzimy siebie, jak widzimy innych, gdzie widzimy się jakby w grupie, w małżeństwie, w pracy, gdzie siebie postrzegamy w tej całej hierarchii, prawda, społecznej jakby, we wspólnocie. Będzie się ten temat nam tutaj pokazywał. Oczywiście dwudziestka, znamy rok 2020, wiemy, co się wtedy wydarzyło. Potężne przebudzenie, prawda? Potężne olśnienie i później poszukiwanie po przebudzeniu. Więc ja takie mam poczucie, że tutaj bliźnięta poszukują po przebudzeniu. Co to znaczy? To znaczy, że może w obszarze właśnie spraw poza prywatnymi, czy to będzie praca, załatwienia, co to nie było, studia, wszystko jedno. Masz tutaj moment przebudzenia, kiedy zaczynasz czuć, że musisz pewne rzeczy przemyśleć, żeby pewne rzeczy sobie poukładać, żeby wybrać właściwą czy właściwszą twoją ścieżkę. Czuję, że się zmienia ścieżka tutaj dla wielu bliźniąt i początek jakby tych zmian, taki zapalnik, ten trigger, prawda, póki co pokazał nam się bardzo w sprawach prywatnych. Zobaczmy w tych sprawach poza prywatnymi. Jest to na pewno czas, zobacz, kiedy musisz zadbać o siebie. Cztery pentakle mamy.
uwaga na pieniądze, na pewno bym powiedziała, jest 3 jako cesarzowa. Mamy asa pentakli. Dobrze to wygląda. Ale mamy też księżyc i na końcu jest król buław, czyli oj, król kielichów. Wisielec. Oj, ogromne prze... O, wow, następny król. O, ale mamy też ego się pojawia. Czyli tak, zobaczcie. Działania, gdzie chcemy coś zrobić, czujemy, że to jest dobry kierunek, właściwy kierunek, pasja, namiętność może gdzieś, gdzie chcemy w coś zainwestować bardzo intensywnie, bo czujemy, że to jest dokładnie to, czego pragniemy, ale się pokazuje wisielec, czyli tu trzeba spojrzeć na to, mamy króla pentakli, trochę bardziej rozsądnie, trochę bardziej praktycznie, trochę bardziej przyziemnie, prawda? Uwaga, żeby ego nie zatrzymało, nie zablokowało. Uwaga, żeby ego nie wmówiło ci historii, która nie istnieje. Nie daj sobie wmawiać rzeczy, których nie ma. Czyli znowu iluzje, uwaga na iluzje potężne. Tu będzie trzeba 3 buławy określić kierunek, potrzebę i jak tą potrzebę chcesz, pragniesz zrealizować. Tak to tu czuję. Kochane bliźnięta, czuję, że to jest bardzo ważny czas. Czas ogromnego przebudzenia. Dla wielu bliźniąt, które są na etacie w tym momencie, pracując dla kogoś, gdzie pieniądze są za małe, dosłownie tak czuję, że jest za mało. No tam gdzieś starcza od pierwszego do pierwszego, ale jest to wszystko takie ciasne, prawda? Ja tutaj czuję, kochani, że będziecie podejmować, wielu z was będzie podejmować decyzję o dużej, dużej zmianie. Będą osoby, które będą chciały zmienić pracę, chociaż jest tu niepewność, jest pokazane, nie wiem co robię, nie wiem czy dobrze to robię, nie wiem czy dobrze, że idę w tym kierunku, ale czuję, że muszę to zrobić. Tak czuję, że to tutaj jest pokazane. Uważaj, żeby lęk, strach ciebie nie zatrzymał, nie zablokował w osiągnięciu tego celu, o którym tutaj myślisz. Jeżeli pragniesz założyć własną działalność, nawet jeżeli malutką, uważaj na wydatki, zanim otworzysz tą działalność. Czyli nie prze, jak to powiedzieć, nie przeszacuj inaczej jeszcze, nie wydaj za dużo, po prostu powiem, nie wydaj za dużo, zanim jeszcze to wszystko zaczyna pracować. Tutaj musi być ogromny rozsądek, tutaj musi być przemyślenie, tu musi być kreatywność też i tu musi być właściwe zagospodarowanie tego, co masz, nawet jeżeli to są 4 grosze, prawda? Ale jesteś w stanie to zrobić, natomiast pamiętaj, lęk i strach zawsze towarzyszy nowym przedsięwzięciom. Każdy, kto rozpoczynał, zawsze czuje lęk, niepewność, wątpliwości. To jest normalne. Jak ja zakładałam firmę, kochani, moją, też mi się nogi telepotały w kolanach, strasznie się bałam. Ale dzisiaj już mam kilka lat działalność i radzę sobie, więc to może dla kogoś jest historia, która wesprze ciebie, jeżeli myślisz o tym. I nikt mi nie pomagał, nie miałam żadnego partnera, męża wtedy, żadnego takiego kogoś, kto by mi tu jakoś wspierał, wiecie, finansowo czy gospodarczo. To było szaleństwo z mojej strony, też rzuciłam się po prostu na środek oceanu. Z niczym, właściwie to żaden kapitał, z niczym. I tutaj ja czuję, że możesz zrobić to samo, ale możesz, ja czuję, że tu są takie bliźnięta, które mogą zwrócić się o dofinansowanie. To jest to, co ja zrobiłam. I są różne urzędy, są różne możliwości. Poszukaj możliwości. Nie blokuj się, mówiąc, że się nie da, że nie można. Dowiedz się, gdzie można, co można, jak można i co trzeba zrobić, żeby to uzyskać. Czuję, że tutaj są osoby, które mają możliwość uzyskać dofinansowanie na nowo otwieraną działalność gospodarczą. Ewentualnie też czuję na rozszerzenie, powiększenie, albo jeżeli masz działalność, gdzie chcesz na przykład zatrudnić jakieś osoby, to ja czuję, że tutaj też jest jakby jakieś są dofinansowania. Trzeba się dowiedzieć. Regionalnie to często jest, w różnych urzędach, po prostu dowiedz się, bo ja czuję, że jeżeli myślisz o czymś takim, masz dobry pomysł, masz biznes plan, to tutaj jesteś w stanie naprawdę uzyskać to, co masz w planie,
Oczywiście będzie to plan dłuższy, prawda? Żeby go zrealizować, ale dobrze się najpierw zastanów, przemyśl, poukładaj sobie, jak chcesz, żeby ten plan, który tutaj masz, o co by tu nie chodziło w sprawach pozaprywatnymi, jak chcesz go zrealizować, jakie kroki musisz wykonać, jeden za drugim. Może będzie trzeba wyjść ze strefy komfortu, może będzie trzeba postawić na nową formę działania, no bo ta kreatywność tu jest potrzebna, prawda? Może będą się okazywać w trakcie Twoich załatwień, Twoich poszukiwań pracy, Twoich poszukiwań, nie wiem, dofinansowania, Twoich poszukiwań studiów, czy czego tutaj będziesz pragnąć poszukiwać, bo pamiętajmy, że manna to jest poszukiwanie po przebudzeniu, czyli mam jakiś pomysł, prawda? I teraz wiem, czego szukam, tylko teraz się zastanawiam, jak to zrealizować. Co mi jest potrzebne? Kto mi jest potrzebny? Kto mi może pomóc? Jak? Prawda? Co muszę zrobić? I wyłapuj te możliwości, bo macie dwa asy, zobacz, asa kielichów i asa pentakli. Ogromne możliwości uniwers podrzuca, ale to trzeba będzie kreatywnie wyłapywać, zauważyć i żeby cię tu lęk, strach nie zatrzymały. Uważaj bardzo. Ja czuję, że może być tak, że będziesz mieć dwie ścieżki do wyboru. Zazwyczaj tak jest, że coś jest do wyboru. Na przykład robić, nie robić, prawda? Zmienić, nie zmienić. To chociażby coś takiego. Idź tam, gdzie czujesz, że jest potencjał. Mimo, że może ci się wydaje, że jest trudniejsza droga, trudniejsza ścieżka, ale czuję, że jeżeli jest potencjał, twoje zaangażowanie, determinacja, która tutaj była widoczna, na dole, król buław ci daje tą siłę, tą mocną determinację. Tylko uważaj, bo tam to ego, to jest lęk, strach, iluzja. Tutaj trzeba, bo tam był diabeł, prawda, wcześniej. Tu trzeba stać mocno na ziemi. Ten księżyc, to też jest, kochani, bujanie w obłokach. Żadnego bujania w obłokach. Konkretnie stoję na ziemi, działam tak, jak czuję, że trzeba działać, żeby uzyskać konkretne efekty, o które mi chodzi, prawda? Ok, idziemy dalej. O, zobaczcie, financial gain, czyli jakiś przychód finansowy. Usually coming from something you did in the past. Czyli tutaj jakieś misie pracowały dzielnie i teraz przychodzi jakieś wynagrodzenie tego. No, w sumie cztery pentakle może być postrzegane jako pieniądz, który przychodzi. Może go nie ma aż tyle, ale coś tu przychodzi. Więc ktoś tutaj będzie się cieszył, uraduje się bardzo, bo przychodzą jakieś tutaj, jakieś może pieniążki, jakiś może bonus, może coś tutaj jest, coś tutaj się czai. No i cesarzowa to jest dobrobyt, prawda? Okej, coś dobrego się... Zobaczcie, mamy happiness i to jest dom astralny, czyli tu coś szczęśliwego się dzieje. Czymkolwiek się nie zajmujesz w tym tygodniu, w tych dwóch tygodniach, widać tutaj, że szczęście sprzyja bliźniętom, więc kochani, cudownie. Może będą turbulencje, będzie się działo, może być roller coaster, może być emocjonalnie szaleństwo, może być intelektualnie też szaleństwo, ale jest to wszystko pod szczęśliwą gwiazdą, więc tak, uśmiechnijmy się tutaj, jest ok, zobaczmy co więcej. Co więcej? Okej. Oj, tu zobaczcie, to co mówiłam. Uważaj na sprawy finansowe, żeby nie przeszacować i uważaj, żeby, no właśnie, oj, to ja to tu kładę, bo ja tutaj poczułam właśnie możliwe straty finansowe. Pamiętacie, co tam mówiłam właśnie o tych nowo poznanych osobach, czy jakichś nagle pytaniach, ktoś przychodzi i chce od ciebie jakieś pieniądze? Nie. Co mówisz? Nie. Nie, nie mam takich możliwości teraz. No i to tutaj nam kładę, jeszcze dalej zobaczmy. Okej. Jak będziesz przesuwać się do przodu, twoja droga będzie ci na bieżąco pokazywana, okazywana. Jak jedziemy autem w nocy, widzimy tylko ileś tam przed samochodem, tyle co jest oświetlone, ale jednocześnie możemy w ten sposób przejechać tysiące kilometrów, prawda? Docierając do celu, ale tu trzeba sobie dać czas, oczywiście energię, zaangażowanie, żeby tam dotrzeć i jednocześnie nie próbuj planować nie wiadomo ile do przodu.
Cały czas sobie powtarzaj, to tak jak jadąc w nocy samochodem. Widzę tylko kawałek i tym się na bieżąco zajmuję. Jeżeli przychodzą nowe rzeczy, zajmuję się nowymi rzeczami, ale nie kombinuję, co ewentualnie hipotetycznie mogłoby się było gdzieś tam prawdopodobnie. Szkoda twojej energii, szkoda twojego czasu. Co przychodzi, na bieżąco się tym zajmuj. I co fantastyczne, jest tutaj duchowe prowadzenie, jest ochrona przed krzywdą. Zobaczcie, są aniołowie, którzy strzegą. Ale zobaczcie, cały czas ta karta gdzieś tam fruwała. Jest tutaj ktoś, kto udaje twojego przyjaciela. I ja czuję, żeby to tutaj położyć razem. Ty się dowiesz, kto to jest, ten dwulicowy, bo będzie chcieć prawdopodobnie od ciebie pieniądze, albo będzie chcieć jakiejś przysługi, której ty nie będziesz w stanie dać, bo będzie to jakby w konflikcie z twoimi zasadami. Będziesz, ty się zorientujesz szybciutko. Ten ktoś zareaguje gwałtownie, kiedy odmówisz. To, co, to już wcześniej mówiłam, prawda? To już wcześniej tam mieliśmy. Dokładnie tak. Co tu jeszcze czuję, kochani? No, tydzień ciekawy. Dwa tygodnie. Bardzo, bardzo ciekawe. Dużo się dzieje. Jeżeli mamy też past lives, tam co było, prawda, te relacje z wcześniejszych wcieleń, mogą oczywiście być wracacze tutaj, ale po co wraca taki ktoś? Żeby bliźniaczek mógł postawić kropkę nad i, zakończyć całkowicie tą sytuację, zamknąć, odciąć chirurgicznym cięciem i pójść w nowym kierunku, prawda? I dzięki temu uwolnienie energii, uzdrowienie, ozdrowienie. Jeżeli jesteśmy w stanie uwolnić się z jakiejś relacji, która właśnie, no gdzieś się tam już zakończyła, ulga jest potężna, potężna. I to wiedzą ci, którzy uwolnili się z takich relacji, prawda? Emocjonalnie uwolnili się, intelektualnie. Więc ja czuję, że tu się ktoś ucieszy właśnie w taki sposób, uwalniając się z jakiejś sytuacji, z jakichś przynależności, może też bym to nazwała. Natomiast jeszcze patrząc na czwórkę pentakli plus cesarzowa i plus as pentakli, to tutaj może dla kogoś nastąpić zmiana na lepsze, podążanie w kierunku większej właśnie stabilizacji finansowej, poczucia bezpieczeństwa, ale zdecydowanie trzeba będzie zadziałać we właściwy sposób. Uważaj, żeby właśnie nie przesadzić z pieniędzmi, nie w żaden ze stron, czyli ani jakieś wielkie skąpstwo, ani jakieś wielkie bycie rozrzutnikiem, to nie jest czas na to. To nie jest czas na to. Tu trzeba mieć tą kalkulację cały czas, prawda? Zastanowienie i plan w głowie i pomysł i być tutaj takim liderem w swoim życiu. Czy to dotyczy jakiejś drobnej rzeczy, czy większej? Analizuj, zastanów się, poukładaj sobie, bądź jakby staraj się ten jeden, dwa kroki do przodu widzieć. Tylko tyle. Ile widzisz, prawda, jadąc w nocy samochodem, tak jak mówiłam? Jest tutaj szansa i możliwość na poprawę sytuacji. Jest coś, jakaś, może oferta przyjdzie, może okazja przyjdzie, może tobie zaświta jakiś pomysł. Jeszcze tego nie wiesz, księżyc. Albo przyjdzie ten pomysł i potem będziesz mieć taką euforię, a później powiesz, ale nie wiem, jak to zrobić. Usiądź, zastanów się, niech ten pomysł do ciebie przyjdzie, niech cię poukłada, pozwól sobie na to, żeby to zrozumieć, prawda? Żeby właśnie poukładać sobie, żeby tą jasność mieć, to clarity, co mieliśmy na początku. Tak. Tak. Co tu jeszcze czuję? Czy ja tu jeszcze coś czuję? Aha, no właśnie, kochani, uważajcie bardzo, ale to po prostu kosmicznie bardzo w podróży. W tym czasie. Mamy akurat takie trochę niefortunne zestawienie energii, które pokazują, że mogą być tutaj jakieś komunikacyjne, niekorzystne wyniki sytuacji. Może tak to nazwę. Więc też uważaj,
w rozmowie, żeby się z czymś nie wyrwać i nie pozamykać sobie jakichś drzwi albo nie popalić jakichś mostów. No i oczywiście podróżując, uważamy wyjątkowo w tym czasie, tak? Podróżując jakkolwiek, czy to pojazdem, czy to piechotką, rozglądamy się 15 razy albo nawet 20 razy jak trzeba. Jesteśmy świadomi, przytomni, uważni, prawda? Tak, żeby być bezpiecznym. Czy jeszcze coś tu czuję? Jeżeli ktoś jest singlem, jak najbardziej może się pojawić jakaś nowa osoba, ale ja czuję, że ty nie masz gotowości, żeby tą nową osobę przyjąć. Natomiast może ci się udać z tą nową osobą popracować nad jakąś krzywdą, nad jakimś bólem, nad jakąś traumą, może uwolnić właśnie jakieś energie z wcześniejszych wcieleń. Także to czuję, że jak najbardziej jest to realne, żeby tutaj popracować. Czy to ma szansę na coś dłuższego? Nie widać tu potencjałów aż tak daleko, szczególnie dla osób, które w tym czasie miałyby kogoś poznać, prawda? To będzie trzeba sprawdzić dalej, no i oczywiście najlepiej w sesjach indywidualnych, jeżeli faktycznie by była jakaś konkretna relacja, to najlepiej badać indywidualnie. Tak, widać tu dużo sukcesów, kochani, ale jazda, powiedziałabym, po takiej bocznej drodze dziurawej i jeszcze na kwadratowych kołach, albo przynajmniej sześciokątnych, a nie okrągłych, czyli będzie trząsło tutaj. Zobaczcie, nawet mi się mówi dziwnie, jakoś te słowa się tak dziwnie układają, więc jest to znowu przestrzeżenie. Uważaj, jak się wypowiadasz, zastanów się najpierw, jeżeli masz możliwość, nad tą klarownością, co chcesz powiedzieć i dopiero później to powiedz. Jeżeli coś powiesz szybko, może ci się zdarzyć coś przekręcić albo nie powiedzieć do końca tego, co chcesz powiedzieć, więc uważaj w tym czasie i absolutnie żadnego zgadzania się na coś, co jest wbrew tobie, bo później możesz gorzko tego pożałować. Dobra, tyle kochani. Mini, wybierz kartę na koniec. Jak zawsze możesz zapytać o osobę, sytuację, wydarzenie. Mamy trzy możliwości. 1, 2 i 3. Dla bliźniąt. Jedyneczka. Zobaczmy, co tu jest jedyneczka. Nie teraz. Tu jest fiolecik, kochani, czyli jakieś właśnie przeszłe kwestie. Jakaś przeszłość tutaj coś do ciebie mówi. Gdzieś musisz się przebudzić, jedyneczko, w kwestii emocji, uczuć, wspomnień, przeszłych wcieleń może nawet. Coś tu będzie ci się pokazywać. Nie szukaj na siłę. Pokaże ci się to, co jest dla ciebie ważne. Pozwól sobie na przebudzenie i później poszukuj po przebudzeniu. Dwójeczka. Tutaj mamy zdecydowane nie, ale jest to też duże ostrzeżenie. Czerwone światło tu na drodze. I jeszcze ostrzegawczo mruga alarm. Tu jest coś bardzo nie tak w tej kwestii, o którą pytasz i czuję, że uniwers chce cię tu zatrzymać, dlatego że jest dla ciebie coś dużo lepszego. Zatrzymaj się i zaobserwuj. Zachowaj się inaczej. Bądź osobą asertywną. Odmów i zobaczysz reakcję, jeżeli tu chodzi o osobę. Bo ja czuję, że prawda pokaże się tobie, ale musisz zmobilizować tą prawdę, żeby się pokazała. Po prostu zrób coś inaczej niż zawsze. Odmów. Nie zgódź się na coś i zobaczysz. Trójeczka. Niewłaściwy czas, ale tu też jest fiolecik. Kochani, tu jest coś z przeszłości znowu do uzdrowienia. Tutaj jest coś, co jeszcze gdzieś tam siedzi tobie i boli, i ugniata. Blokuje ci może układ czakrowy, czakrę serduszka, może konkretnie. Ciało też fizyczne tu cierpi. Trzeba tu coś uzdrowić u ciebie. Dlatego to nie jest właściwy czas w tej kwestii, o którą pytasz. Dobrze, kochani, tyle. Jeżeli ktoś z was życzyłby sobie sesję indywidualną, jak zawsze, kochani, zapraszam. Napisz na maila, prześlę ci wszystkie informacje. Mamy nową stronę www. Mogę wam podać nawet www.mistycznyogród.pl. My gosh, jak to, mam nadzieję, że dobrze pamiętam. Nie, jeszcze raz. www.mistycznyogródulili.pl. I tam jest mnóstwo informacji już wprowadzonych na temat ofert, jak się przygotować do sesji, mnóstwo. Także jak ktoś z was chciałby zobaczyć, zapraszam. Oczywiście jak chcesz mieć linka do tej strony, napisz, ja ci prześlę. Też się postaramy wrzucać tutaj pod
materiałami wideo. Jakby ktoś miał ochotę poszukać, to szukaj w opisie, w komentarzu. Dobrze, tyle kochani. Utulam mocno i jak zawsze do usłyszenia w kolejnych materiałach. Pa, pa.